Fontanny bakterii. Tak krótko można nazwać miejsca, w których podczas upałów chłodzą się Polacy. Tym samym ściągają na siebie niebezpieczeństwo. W wodzie w fontannie mogą znajdować się bakterie E. coli, bakterie kałowe, paciorkowce, gronkowce, nawet bakterie salmonella. Różnego rodzaju pasożyty, różnego rodzaju grzyby. Wszystko ze względu na to, że nie jesteśmy jej jedynymi użytkownikami. Ptaki, koty, bezpańskie psy, a nawet szczury. Ale bywa, że kąpią się również w sposób nielegalny, ale jednak bezdomni, czy wykonują tam swoje pranie. Mimo wszechobecnych zakazów kąpielom nie ma końca. Takie zachowania wynikają głównie z niewiedzy. Nie, nie słyszałam, naprawdę. Nie, tego nie wiemy. To ja wychodzę. No. Dobrze. Przekonała mnie pani. Najbardziej przerażające jest jednak to, że w wielu przypadkach Polacy świetnie zdają sobie sprawę z tego, że fontanna jest siedliskiem groźnych, chorobotwórczych bakterii. Mimo to chłodzą w niej nie tylko siebie, ale i swoje małe dzieci. W każdej wodzie są. Także to, jaka to jest różnica? Wisie tak samo są, tak? W niedzielę żeśmy byli, nic się nie działo, więc przyjechaliśmy z powrotem. Później zobaczymy efekty po 2 tygodniach. Woda w fontannach krąży w obiegu zamkniętym. Nie jest dezynfekowana, a co gorsza, nie wymienia się jej podczas całego sezonu. Dlatego nawet chwilowy kontakt z kurystą wylęgarnią chorób niesie za sobą poważne konsekwencje. Choroby przewodu pokarmowego i skórne to są przede wszystkim. Poza tym mogą też być różnego typu alergie. Groźne dla naszego zdrowia może być także przebywanie w pobliżu fontanny. Pasożyty rozprzestrzeniają się wraz z pęcherzykami powietrza. Te bakterie, które są taki właśnie mgiełce, dostają się bezpośrednio do układu oddechowego, mogą powodować ciężką chorobę, ciężkie zapalenie płuc, legionellozę. Wszystko oczywiście zależy od indywidualnej odporności każdego z nas, każdego organizmu. Jedni nie zachorują i nikomu się nic nie stanie, a inni mogą z bardzo poważnymi dolegliwościami trafić do szpitala. Czasami warto jest ruszyć głową, bo w szpitalu może być już na to zdecydowanie za późno.